Cześć, tu wasz kolorowy ptak! Dzisiaj chciałam wam pokazać fajne kosmetyki i rzeczy, które sobie kupiłam. Taki mały haul zakupowy, który sobie ostatnio urządziłam. Minus 50% były, różne były przeceny, a ja ogólnie byłam w Arkadii, no i tam paru galeriach też byłam. A to jest akurat kupione 2 lata temu. To jest w galerii Ursynów kupiona taka sukieneczka. Miałam w niej nawet sesję zdjęciową. Miałam w niej już taką swoją wersję teledysku do piosenki Graj Kasi Popowskiej. A tu mam takie buciki fajne, widzicie? Sukieneczka już nie pamiętam niestety, ale wiem, że w galerii Ursynów była kupiona. Makijaż mam ten sam co ostatnio, ponieważ lubię się tak malować. Zapraszam do mojego vloga! No cześć! No tak jak mówiłam, witam was w moim vlogu, takim haul, który sobie urządziłam, takie małe zakupy. A teraz wam pokażę biżuterię, perfumy i no takie drobiazgi jakieś. I kosmetyczki, nie? I okularki jeszcze. No to tak, z kosmetyczek to sobie kupiłam takie w Tailey Whale, taką widzicie, przeźroczystą tą kosmetyczkę. I ona tak, nie pamiętam ile kosztowała, po promocji. 20 zł po promocji i to było minus 50%, no to pewnie 40 zł normalnie kosztowało, coś takiego. No to idziemy dalej. To kupiłam w Rossmanie, to 15 zł. Tu sobie trzymam kosmetyki, o widzicie, to sobie trzymam kosmetyki. Była też taka wersja kuferkowa, były też takie kapcie też, było jeszcze taki większy, także też polecam, fajne rzeczy też. No i co dalej? Co sobie kupiłam jeszcze? Takie gadżety, to 80 zł, to jest z norki. Fajne, nie? Taki jeżyk. No, co tam jeszcze? A to jest sztuczne futerko, to jest Tailey Whale i to nie było drogie. 20 zł, 10 zł, już nie pamiętam dokładnie, ale to było po promocji. Także to nie było drogie. Co tam jeszcze? To nie. Aha, kiedyś sobie kupiłam tam, jaka to była ulica? Kupiłam gdzieś tam koło Marynarskiej ulicy, to było w salonie kosmetycznym. To jest Tangle Angel, to jest taka szczotka, bardzo fajna, nie szarpie włosów, zaraz po umyciu jak przeczeszesz włosy fajnie, to jest super ta szczotka po prostu. Zobaczcie jakie ona ma, tutaj jest ułożona, jakie ma ząbki. Ona jest po prostu piękna, w kształcie takich anioła ze skrzydłami po prostu. No nie mogłam się jej oprzeć. Były różne kolory. Były biały, seledynowy, ale ja różowy jak zaczęłam, to się od razu zakochałam. Co tam dalej? Wiem, że za granicą ona jest dużo droższa, bo ja ją kupiłam za 100 zł, a za granicą to ona chyba kosztuje dużo więcej, 200 pewnie. No i co tam dalej jeszcze mam? Aha, teraz perfumy. No to takie perfumy sobie kupiłam. To jest Kenzo. Tutaj to się tak robi. O! Patrzcie. I tutaj się psika. No to tutaj pokażę wam, że to jest oryginalne. Też już cel nie pamiętam, bo to jest kupione w Londynie. Tak samo to sobie kupiłam w Londynie, Dolce & Gabbana. 200 funtów. Eternity, Calvin Klein, też tak 200 funtów. Bo byłam w Londynie w ogóle i nie powiedziałam wam. I kupiłam sobie fajne rzeczy. I tak, Euphoria Liquid Gold, Calvin Klein tak samo. Bo takie właśnie malutkie perfumki, bo są niby takie próbki tak naprawdę, ale one są bardzo skoncentrowane i one tak naprawdę są, nie są takie tanie. Bo to są bardzo drogie perfumy i nawet takie próbki, bo to jest 20 ml, nie? One też są drogie. Wiadomo, że za granicą jest droższe, nie? Może w Polsce są tańsze, nie wiem. No i co tam jeszcze? A, biżuterię mam tutaj fajną. No to tak, kupiłam sobie taki zegarek Six. Taki. Bardzo fajny, taki Rolexowy. Tutaj jest chyba... Tu pisze, momencik. Nie wiem, czy będzie widać. I dalej, co tam jeszcze sobie kupiłam? Taki naszyjnik fajny. Też w jakiejś galerii. Musicie buszować po prostu. Bardzo fajny, kurczę. Tak się, może założyć, to jest takie eleganckie, kurczę. No, bardzo seksowne. To takie do jakieś wieczorne wyjście. Ja w ogóle byłam na evencie, wyszłam jak na galę Oscarów. Tutaj jest takie coś, to jest z Zary. I do tego była taka bransoletka i to był taki komplet.
Taka bransoletka była do tego. I to jest taki komplet. Oj, spadło. Nie wiem, czy się nagrało. No to też to chyba jedna rzecz, coś koło 100 zł, to tak samo. Ale to są różne ceny, bo to jak jest promocja, to wiadomo, że stani. A jak nie ma promocji, no to jest drożej, nie? No i to tak wygląda właśnie, fajne takie. Trochę takie a la Gucci, można powiedzieć, nie? Albo takie Versace trochę, nie? No. Co tam dalej? A, takie z Zary tak samo, bo lubię Zary właśnie. Ale kiedyś Zara to była Zara, a teraz wiadomo, nie? Takie kolczyki. To niedawno kupiłam po promocji. To właśnie to miałam na odcinku o siostrach Godlewskich. I po promocji dałam 80 zł, minus 50%, no to sobie obliczcie, ile kosztowało. No, coś takiego fajne, nie? I co tam jeszcze? To coś sobie takie coś kupiłam. Też jakieś galerie, ale tyle z galerii, ja jestem w ogóle galeriomaniaczką. I ja pewnych rzeczy to sobie założę raz i później nie pamiętam. Albo w ogóle nieraz nie założę i siedzi to wszystko. Ale stwierdziłam, że będę to wszystko pokazywać wam. A jak mi się znudzi, to sprzedam. Tu takie coś, to miałam chyba na jednym vlogu. Na pierwszym bodajże to miałam chyba vlogu. I tu pisze Love is all around you. To jest taka fajna bransoletka, mieni się w Galerii Ursynów. Tak samo te bransoletki, też takie bardzo ładne. Zobaczcie. Też rzadko spotykamy. No nie mogłam się obejść. To było w złotych tarasach. To są prawdziwe kryształki. Przynajmniej tak mi powiedziano. 200 zł dałam za to. Z pudełeczkiem kupiłam, tylko nie mam pudełeczka. Gdzieś w swoim domu rodzinnym mam pudełeczko. Widzicie, jak to się mieni? Tu jest skóra w ogóle. No to się mieni. To nie jest byle co, także... A to właściwie, nie uwierzycie, to kupiłam w takim religijnym sklepie, bo mi się spodobało, kurczę. Potrzebowałam różańca. Chciałam sobie kupić różańca po prostu na ozdobę. No też wiadomo, dla siebie, nie? I nie, po prostu mi się spodobało, akurat mi się krzyżyk urwał. Nie chciałam, żeby mi się urwał, nie? No i bransoletka, nie? Fajne, nie? Poświęcone. No i taki. Bransoletko właściwie, to było w pierwszym vlogu. Tu też taka bransoletka fajna, świecąca. Tak samo. Ja mam tyle tych bransoletek, że ja nie wiem, ile mam właściwie. Później tu mam jeszcze takie bransoletki. Tu jeszcze mam taką szczoteczkę fajną. Do rzęs. Tu następna bransoletka. Jak kręciłam Marilyn Monroe, to takie miałam bransoletkę. Jak robiłam demo Marilyn Monroe. Następnie, ostatnio sobie kupiłam taki zegarek Fossil w Galerii Arkadia. Fajny, nie? Widzicie, oryginalny. Ciężki. I też był w pierwszym odcinku. A to dostałam od siostry, takie coś fajne. Kurczę, jak to się tutaj czepia. Tu takie coś dostałam, taką wróżkę ładną. To od siostry kiedyś dostałam. Taki prezencik. Tego to raczej to nie kupicie, bo nie wiecie gdzie, ja sama nie wiem gdzie. To kupiłam w White House'ie, bardzo fajne. Piękne po prostu, tak się błyszczy. To po prostu zakochałam się w tym po prostu. Piękne, prawda? Pięknie się błyszczy. No i co dalej sobie tam kupiłam? A, to dostałam od mamy. To są takie klipsy, jak widzicie, o. Kurde. O. Fajne, nie? Mogę zademonstrować, jak to się... Tylko, że mam teraz akurat... No to się jakoś tak przypina, o. Co tam dalej? Taki łańcuszek. To chyba w złotych tarasach, ale już nie pamiętam dokładnie. Taki. Teraz taka spineczka. Ja to wszystko po galeriach kupuję i też nie zawsze jestem w stanie zapamiętać, gdzie ja to kupiłam. A tylko tak po prostu wam pokazuję fajne rzeczy. No. Żeby się zainspirowali wizerunkowo może też. Jak nie można tak
A tu sobie kupiłam taki krem odżywczo-regenerujący z olejkiem arganowym, witamina E, masło shea, pantenol. On fajny, bo nie jest taki tłusty. Zobaczcie, to jest firma Anida. Ja nie wiem, ile on kosztował normalnie, ale ja go kupiłam po promocji za 8 zł w aptece normalnie. No i zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Bo ja go jeszcze nie używałam w ogóle. Możemy go zaprezentować właśnie. Jak widzicie, nie jest w ogóle używany. Także chciałam się sama przekonać, jak to, kurczę, wygląda. Bardzo fajny. Ale nawilża. Takie ciało gładziutkie. Ja chyba za dużo dałam. O, jak fajnie pachnie. Wow. No, aż na randkę się może tak posmarować. Super. Nie no, pięknie pachnie. I skóra z oka jest gładziutka po prostu. I nie jest tłusta, tylko taka nawilżona się robi, taka fajna. Jeszcze się posmaruje, dobra? O. Jest tak gładkie po prostu. Piękny zapach po prostu. Z masło shea. Co tam jeszcze jest? Olejek arganowy. Nie wiem, czy lubicie takie wynalazki, ale ja to lubię na przykład. Tylko też nie nakładajcie dużo, bo to, żeby też nie było za tłuste. Ale bardzo podobno odmładza. I to jest dla suchej skóry. Teraz przeczytamy, dla jakiej to jest skóry. Ja jestem, powiem wam, zadowolona po prostu z tego produktu. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Krem odżywczy regenerujący, olej arganowy. Doskonale odżywia, regeneruje, nawilża i zapobiega wysuszeniu skóry. Zawiera naturalny olej arganowy, olej życia i masło shea, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, wzbogacone również o witaminę E, pantenol, które odmładzają i nawilżają skórę. No i takie widzicie. Tak to wygląda. Warto, naprawdę. Tanio, a dobre. Wezmę kolekcję okularów. Oczywiście jedna z nielicznych. To są te okulary słynne Gucci. Jest to Gucci. Jak widzicie, oryginalny. Tu jest napis, proszę bardzo. A żeby wam udowodnić, to proszę, tu się nie zdziera. Czy tysiące kosztowała lustereczka? Ja mogę się normalnie w nich przeglądać. Piękne są po prostu. No i tak się wygląda. Właściwie jak je ubiorę, no to ja nawet ich nie czuję właściwie. No i takie. Dobra. Teraz następne, takie Aldo kupiłam. Były takie bardziej zdobione okulary, ale one mi się już wydawały za bardzo. I stwierdziłam, że trochę jednak złagodnieje, nie? Ale one są super, bo tak stabilnie siedzą. Ale są bardzo fajne, bo takie ozdobne, takie wesołe po prostu. No, i one tak wyglądają po prostu. A tutaj jest mango. Okularki. Takie oto. Bardzo fajne. I ja w nich tak wyglądam. 300 zł kosztowały. Tak. Tak wyglądam. Kocie oko. Fajnie, też polecam. Następne okularki to jest Kazara. One są takie fajne, bo są takie lekkie i takie siedzą fajnie sobie tak tutaj. 500 zł kosztowały. Nie jest to jakaś wielka cena. No najdroższe to są te Gucci. No. Wiadomo, że trochę musiałam uzbierać na nie. Ale kurczę, a tam czasami warto dać. Ja sobie tak zbieram po trochę. Odkładam sobie po 50, po 100 zł i później sobie mogę kupić. Czemu nie? Raz się żyje, nie? Tu mam Ray-Bany. Tak samo widzicie, nie zdziera się tutaj. Ray-Bany. Tylko trochę już, trochę zużywane niestety. Bo to są już, one już mają trochę z 2 lata chyba. Dostałam je właściwie, te dostałam w prezencie. I miałam gdzieś pudełko jeszcze do nich oryginalne, ale już nie pamiętam gdzie. A teraz wam pokażę perfumy. O, takie fajne. To są tanie perfumy właściwie. One kosztowały jakieś może 15-20 zł. Głupiej Biedronce je kupiłam. Wyobrażacie sobie? Ale pięknie pachną po prostu. Larif. Tak. Ja mam dużo perfum, naprawdę. Arabskie, niearabskie. O, pięknie pachną.
ładnie wyglądają po prostu. Mimo, że są tanie, ale są dobre. Tylko no nie są tak trwałe niestety. Są tak trwałe, tak przez chwilę, ale są bardzo ładne, kurczę. A tu mam jeszcze Victoria's Secret. Te mi się pierwsze spodobały, Temptation. Jak widzicie, tu jest napisane cena z 30, z 90 na 39 promocja. Tak wygląda. Bardzo piękny zapach. Nie mogłam się oprzeć po prostu. Następny Victoria's Secret. Confetti Flower. Taki zapach. O, piękny, piękny, naprawdę. I to jest aż 250 ml. Także bardzo się opłaca. I ja wzięłam 3, bo jak 3 się bierze, to chyba jeszcze taniej jest. I jeszcze wzięłam taki Party Kiss, coś takiego. I to jest najpiękniejszy zapach. Pamiętam, że jedna osoba powiedziała, taka elegancka pani powiedziała, czy to jest zapach Christian Dior? Ja mówię, że nie, Victoria's Secret. On mi właśnie jest bardzo podobny. Ten zapach uwielbiam. On jest po prostu taki seksowny, taki słodki, że po prostu piękny jest ten zapach po prostu. Bardzo wam polecam, naprawdę. No i to wszystko w dzisiejszym vlogu i zapraszam was do następnego vloga, gdzie będzie szał zakupowy, torebki, ubrania. No i to tyle na dzisiaj. Żegnamy się, pa pa! Uff.